Tematem mojego referatu jest właśnie nowa grupa religijna o nazwie Wow Life Church, pochodząca z dość odległej Sri Lanki. Jednak pomimo dużej odległości dzielącej nas od Sri Lanki, grupa ta działa również w Polsce. Co więcej, okazuje się, że polski oddział Wow Life Church zapraszany jest do katolickich parafii, gdzie posługuje modlitwą, naucza oraz dzieli się doświadczeniem wiary. Do tak dynamicznego rozwoju tej grupy w dużej mierze przyczynił się właśnie internet. Na wielu serwisach takich jak Facebook, YouTube, Twitter, jak i na różnych stronach poświęconych chrześcijaństwu możemy znaleźć szereg konferencji, nagrań wideo ze spotkań modlitewnych, artykułów i zdjęć promujących tą grupę wyznaniową. Wszystko, co opiszę i zaprezentuję, znalazłem właśnie w internecie, odkrywając kawałek po kawałku pełen obraz jej działalności. Całość zagadnienia jest dość obszerna. Dotychczas napisałem na ten temat 3 spore teksty, które zamieściłem na facebookowej grupie. Przepraszam, ale coś... muszę złapać 2 oddechy, nie wiem, chyba za duża trema przed tak szanownym gromem. I już przechodzę dalej. Kilka zdań na temat powstania samego Wow Life Church. Jej liderem jest pastor Kirby Delanerol. Od 2007 roku wraz z żoną Fioną Delanerol zaczęli dzielić się swoimi duchowymi doświadczeniami spotkania z Jezusem. Szybko zyskali liczne grono zwolenników, które przerodziło się w typowe dla środowisk zielonoświątkowych przebudzenie wiary. Wtedy to właśnie zapadła decyzja o przejściu do publicznej działalności i utworzeniu wolnego kościoła Wow Life Church. Może kilka słów wyjaśnienia na temat samej nazwy. Wow Life Church w języku polskim. Otóż pierwszy człon nazwy, czyli Wow, to skrót od słów Works of Wonder, co można tłumaczyć jako działanie przepełnione cudami. Drugi człon nazwy to Life Church, oznacza żywy kościół, a natomiast w pewnym polskojęzycznym uproszczeniu nazwę można określić jako żywy kościół przepełniony cudami. Tym, co w głównej mierze przyciąga i poszerza grono wyznawców, są ponadnaturalne cuda, rzekomo, które dokonują się podczas spotkań modlitewnych. Ogłaszane znaki i cuda przedstawiane są jako potwierdzenie tego, iż Duch Święty nieustannie błogosławi ich działalności, co w konsekwencji ma prowadzić do przekonania, że to, w co wierzą i co głoszą członkowie Kościoła Wow, jest prawdą. Jest to charakterystyczna postawa dla nurtu duchowości zielonoświątkowej, w której funkcjonuje pewna zasada, iż każdy, kto przyjął tak zwany chrzest w Duchu Świętym, powinien odznaczać się nadprzyrodzonymi darami, jakie możemy znaleźć na kartach Pisma Świętego. Ten, kto narodził się na nowo w Chrystusie, powinien czynić znaki i cuda, takie jak Pan Jezus, a nawet większe od tych opisanych w Ewangelii. Jakie zatem to cuda mają mieć miejsce w kościele pastora Kirby'ego? Otóż najróżniejsze ponadnaturalne cuda, manifestacje są szeroko prezentowane w różnych serwisach internetowych. Dlatego też przy opisywaniu będę prezentował slajdy, które właśnie w internecie znalazłem, które są jakby narzędziem do propagowania tej grupy w przestrzeni internetowej. I tak mamy uzdrowienia, które bez jakiejkolwiek weryfikacji medycznej ogłaszane są natychmiastowo podczas spotkań modlitewnych. W różnych klipach wideo umieszczanych na serwisie YouTube czy Facebook prezentowane są spektakularne uzdrowienia poprzedzane ponadnaturalną diagnozą schorzenia. I to schorzenie następnie jest uzdrawiane natychmiastowo na spotkaniu. Kolejny przykład. To jest dosyć jeden z naprawdę większych fenomenów tej grupy. Chodzi o srebrne i złote zęby. Inaczej mówiąc, anielska stomatologia. Jedną z częstych manifestacji mocy na spotkaniach są pojawiające się złote lub srebrne plomby wśród uczestników spotkania. W jednym z filmów promowanych na kanale YouTube, właśnie pod tytułem Anielska stomatologia, możemy zobaczyć przebieg modlitwy o uzdrowienie uzębienia. Pastor Kirby w pewnym momencie stwierdza, że ma wizję pokazującą mu anioła w pomieszczeniu, w tym, w którym odbywa się spotkanie. Następnie wzywa uczestników, aby z wiarą modlili się nad osobami, które mają problemy z zębami.
W efekcie u wielu osób mają pojawić się w szczęce złote oraz srebrne plomby, które na skutek modlitwy zmieniły się ze zwykłych amalgantowych w srebrne oraz złote. Cytaty są prezentowane, jak już wspomniałem, na portalach Facebook czy Twitter poprzez umieszczanie filmów, zdjęć z rzekomych cudów uzdrowienia. No i tu jest kilka przykładów. Widać, są zdjęcia plomb złotych, jak widać, ze szczerego złota lub srebra, prawdopodobnie robione zaraz na spotkaniu albo w momencie dawania świadectwa tego cudu. Dobrze. Diamenty i złoty pył na spotkaniu. Innym fenomenem są pojawiające się drogocenne kamienie lub złoty pył na rękach lub ubraniach wśród zebranych osób. I również od razu wędruje to na Twitter, na Facebook. Prawy slajd akurat robiony jest z filmiku z YouTube'a, gdzie osoba pokazuje, że zmaterializował jej się prawdopodobnie diament na ręku. Dalej jest coraz lepiej. Samoczynne, ładujące się telefony komórkowe. Tak, to nie żart. Jednym z cudów prezentowanych przez pastora Kirby'ego jest ładowanie smartfonów. Nie chodzi tu o prezentację najnowszej technologii ładowania indukcyjnego, lecz o cud Bożej elektryczności, tak jest ona nazywana, która potrafi naładować smartfony osób obecnych na spotkaniu. I wygląda to tak, że pastor Kirby mówi, że teraz przeprowadzi modlitwę właśnie o cud Bożej elektryczności i po tej modlitwie przychodzą ludzie dając świadectwo, że mój smartfon od zera naładował się do 100, od 50 do 80%, takie rzeczy. Dobrze. I jeszcze lepiej, im dalej w las, jak mówią. Rozmnażanie pieniędzy. Cóż innego tak nie pobudza ludzkiej wyobraźni, jak rozmnażanie pieniędzy, których nigdy nie jest za wiele. Na różnych klipach wideo oraz wpisach w internecie oznajmia się o cudzie rozmnażania pieniędzy wśród uczestników spotkań. Pieniądze pojawiały się na kontach bankowych, czego dowodem mają być SMS-y z potwierdzeniem wpływów na konto, przychodzące do uczestników spotkania, jak i fizyczne pieniądze pojawiające się w portfelach. I również kolejki osób chcących dać świadectwo, pokazując smartfony, na których mają potwierdzenie, że przyszły do nich jakieś pieniądze z niewiadomego źródła, jak również tutaj akurat ten prawy slajd z mojej prawej strony, człowiek, który twierdzi, że nie wiem, nawkładał mu ktoś pieniędzy, niby Duch Święty pieniędzy nawkładał do portfela. Dobrze. Kolejny cud, słowa prorocze. Pastor Kirby często prezentuje siłę swojej zdolności proroczej, a raczej wizjonerstwa. W licznych filmach umieszczanych w internecie można zobaczyć, jak odgaduje i wymienia imiona bliskich osób uczestniczących w spotkaniu. Otrzymując z nieba pewne wizje oraz pojedyncze słowa, jest w stanie opisać różne wydarzenia z życia zgromadzonych osób, jak również przekazuje słowa pochodzące od samego Boga. Opisując to zjawisko, twierdzi, że pomaga mu w tym pewna świetlista linia, która prowadzi go według otrzymanego proroctwa do właściwej osoby. I to też wygląda tak, że pyta się na przykład daną osobę o imię, potem mówi, że widzi świetlistą linię w tym kierunku, podchodzi do następnej osoby, aż wreszcie trafia niby do prawidłowej. I tu też piękny kwiatek, ponadnaturalne gubienie wagi. Wspomniany fenomen nie jest obecny jedynie w Wow Church, jako że dosyć sporo śledzę różne sekty zielonoświątkowe, to również i w innych sektach zielonoświątkowych na spotkaniach modlitewnych ten fenomen ma się dokonywać. Okazuje się jednak, że podczas regularnego uczęszczania na spotkania Wow Life Church ma dokonywać się błyskawiczne gubienie wagi bez podejmowania żadnej rygorystycznej diety oraz ostrych ćwiczeń fizycznych. Tutaj jest slajd z filmu, na którym kobieta przyszła dając świadectwo na scenie, że teraz nogawki jej po prostu zwisają z ud, została po prostu odchudzona przez Ducha Świętego. I tutaj już, jeśli chodzi o prezentowanie cudów, to będzie już końcówka. Aniołowie na spotkaniach. Tu również, tak jak mówiłem, pastor Kirby widzi aniołów na spotkaniu, twierdzi, że do manifestacji tej mocy aniołowie są niezbędni. I tu mamy przykład, na przykład kobieta znalazła piórko i pastor Kirby zaraz ogłosił, że jest to pióro anielskie i aniołowie dają świadectwo o swojej obecności
na spotkaniu. Ostatni z cudów, które dokonują się na Sri Lance, chodzi o cud wskrzeszenia, który jest ogromnie pożądany wśród wielu zielonoświątkowych uzdrawiaczy, jak i nie tylko. Otóż na jednym z filmów z ogromnym entuzjazmem zostało ogłoszone wskrzeszenie mężczyzny. Młoda kobieta uczestnicząca na spotkaniu dała świadectwo cudu wskrzeszenia. Opowiada ona, że jej wujek w wielkich bólach zmarł w rodzinnym domu, jednak gdy z wiarą położyła na niego ręce, pomodliła się, przywróciła go do życia, wzbudzając tym samym świadectwem ogromny aplauz i uznanie wśród uczestników spotkania. Nie opisałem wszystkich cudów, gdyż mam na myśli czas mojego wystąpienia, jednak to, co zaprezentowałem, jest sporym wycinkiem z manifestacji mocy, jaka ma dokonywać się na spotkaniach Wow Life Church. Otóż ludzki rozum, jak również nauka katolicka, mówi nam, aby w zetknięciu z takimi cudami w pierwszej kolejności zachować sceptycyzm. Należy rzetelnie badać każde takie przypadki, aby nie zostać ofiarą oszustwa. Dlatego też Kościół w swej mądrości wypracował narzędzia, które zabezpieczają nas przed tego typu zagrożeniami duchowymi. W tym celu powołuje się stosowne komisje weryfikacyjne, gdyż źle przeprowadzone rozeznanie prowadzi do prawdziwej katastrofy i narażenia wiernych na demoniczne zwiedzenie. I teraz, jak zatem tłumaczone są znaki i cuda opisane przed chwilą? W wywiadzie dla internetowego portalu The Sunday Morning pastor Kirby tłumaczy następująco. Na zadane pytanie brzmiące. W wielu publikacjach w internecie trwają ciągłe dyskusje na temat dokonywanych przez ciebie cudów. Są klipy natychmiastowej utraty wagi, złotego pyłu, diamentów, a nawet telefonów ładujących się w sposób nadprzyrodzony. Czym są te cuda i czy są konieczne? I mamy odpowiedź pastora Kirby'ego. Wyjaśniam to w sposób następujący. Każde słowo przynosi wibracje i częstotliwości miłości do Boga. Istnieje fala częstotliwości miłości. Miłość wydaje się czymś, co wypływa nas i wierzę, że uzdrowienia i cuda są częścią miłości Boga do nas. Tak bardzo nas kocha, że nie chce, żebyśmy zachorowali lub zmarli. Czyli już jest negacja, powiedzmy, cierpienia przez chorobę na samym początku. Ale idźmy dalej. W Biblii jest taka historia, w której Pan Jezus musi płacić podatek. A On wysyła kogoś i wyciąga monetę z pyska ryby. Dlatego wierzę, że Bóg może w sposób nadprzyrodzony dać nam pieniądze. No cudowna interpretacja po prostu. Kiedy ludzie widzą złoty pył na swoich rękach, pytają, jak to się dzieje. Mówię im wtedy, wiesz co, być może Bóg tak bardzo cię kocha, a ty jesteś godzien Jego Królestwa i to buduje ich wiarę. I ostatnie wytłumaczenie na temat cudownego ładowania telefonów. Na przykład ładowanie baterii telefonu odzwierciedla moją relację z Bogiem. Ponieważ spędzam czas z Bogiem jak dziecko, bawię się telefonem i pytam Boga. Byłoby naprawdę wspaniale, gdyby można było go naładować. I tak się dzieje. Koniec cytatu. Dzisiaj społeczność Wow Life Church liczona jest w tysiącach, a nawet w dziesiątkach tysięcy wyznawców. Kościół Wow zachęca do wejścia w ponadnaturalną rzeczywistość Bożej miłości. Ma to się dokonywać przez zmianę stanu świadomości oraz podświadomości każdego, kto chce doświadczyć pełni mocy Bożej. Jedną z głównych przeszkód, jaka stoi na drodze, jest zamknięcie się na wyuczoną religię. Należy zerwać z wszelkimi wyłączonymi schematami wiary i myślenia. One powodują zamknięcie się na nowy wymiar Bożej rzeczywistości. Po prostu ta grupa religijna deklaruje się jako bezdenominacyjna, ale w rzeczywistości tworzy swoją denominację. Sporo miejsca w nauczaniu pastora Kirby'ego zajmuje nauczanie o komunii. Można przysłowiowo powiedzieć, że pastor Kirby odkrył Amerykę na nowo. Jego nauka odnośnie Komunii Świętej mówi o tym, że ciało i krew Chrystusa nie są jedynie pamiątką, ale są Jego prawdziwym ciałem i krwią. Dla nas katolików stwierdzenie to brzmi bardzo znajomo, gdyż jest to podstawowym dogmatem katolickim. Niestety, pastor Kirby zamiast nawrócić się i skierować ku wierze katolickiej, stworzył własną naukę, co w konsekwencji wyklucza wszelkie dalsze podobieństwa do wiary katolickiej. Pastor Kirby naucza, że krew Jezusa posiada najczystszą formę Bożej wibracji i częstotliwości. Te z kolei sprawiają, że ludzkie DNA staje się niczym boskie DNA.
Ciało przestaje podlegać chorobom, a umysł i świadomość przepełnione są częstotliwościami Bożej wibracji. To powoduje, że wznoszą się na wyższy poziom człowieczeństwa, gdzie to, co ponadnaturalne, staje się codziennością. Życie w obfitości, zdrowiu i radości jest osiągalne tu na ziemi. Choroba i cierpienie z nią związane zostają usunięte z życia człowieka, gdyż według pastora Kirby'ego nie są one wolą Bożą. I tutaj też dodam, tu jak pan Siergier mówił o kasowaniu, czyszczeniu internetu, na przykład jeśli chodzi o materiały scjentologiczne, ten screen pochodzi z filmu, który już został usunięty z sieci. I tak samo jak na przykład wspólne celebrowanie tej pseudokomunii, te materiały praktycznie zostały wyczyszczone. Wow Life Church też się zabezpiecza przed niewygodnymi komentarzami. I wracając, terminy słowne, takie jak częstotliwość umysłu i wibracje, są często używane w wypowiedziach pastora Kirby'ego. Trzeba przyznać, że bliżej im do terminologii New Age niż do wiary chrześcijańskiej. Tu właśnie jest, na kanale YouTube można jeszcze znaleźć, aczkolwiek nieautoryzowany film, ale jednak jeszcze jest, program poświęcony fenomenowi Kirby'ego de Lannerolle, nagranym przez kanał National Geographic. W filmie tym widać, jak pastor Kirby prezentuje konsekrację i udzielanie komunii. Wpierw medytuje w tak zwanych językach, trzymając w ręku kawałek chleba i kieliszek wina, a następnie wypowiada słowa przypominające słowa z prawdziwej konsekracji dokonującej się podczas mszy świętej, po czym wszystkie osoby spożywają tą pseudokomunię. Pastor Kirby również od lat stosuje zasady życia bretarianizmu. Może krótko tylko wytłumaczę, czym jest bretarianizm. Otóż bretarianizm w pewnym uproszczeniu polega na odżywianiu się energią światła nazywaną chi lub prana. Według wielu bretarian twierdzi, iż bretarianizm to stan umysłu, to stan zmiany myślenia i postrzegania rzeczywistości. I w podobny sposób mówi o tym samym pastor Kirby. To jest film, no slajd z filmu z internetu, z wywiadu z pastorem Kirbym, w którym możemy przeczytać. Bretarianizm jest stanem świadomości, który czerpie energię z różnych wibracji, ponieważ życie jest doświadczeniem wibracji. I tutaj mi się, przygotowując ten materiał, skojarzyło. Nigdy nie spotkałem żadnego katolickiego nauczania dotyczącego bretarianizmu, synchronizowania częstotliwości oraz wewnętrznych wibracji. Owszem, jako katolik słyszałem o osobach, które w pewnym etapie swojego życia, będąc bardzo blisko Boga, odżywiały się komunią świętą, jedynie komunią świętą. Czynili tak Marta Robin, Teresa Neumann, Święta Ita, błogosławiona Aleksandra Maria de Costa i wielu, wielu innych. Mówimy tu jednak o osobach należących do wiary katolickiej, które przyjmowały prawdziwe ciało Pana Jezusa i które były już za życia niebywale mocno zjednoczone z Chrystusem. Jednakże pastor Kirby odkrył własny sekret bretarianizmu, który polega na połączeniu wypaczonej wiary o komunii z wierzeniami New Age. I Wow Life Church prowadzi również bardzo profesjonalnie przygotowaną stronę internetową, na której można znaleźć wiele tekstów, wykładów oraz prężnie działający sklep internetowy. Naprawdę ta strona jest mega profesjonalnie zrobiona, animacje, treści, przepięknie, rzadko kiedy można coś takiego spotkać, co jednak wzbudza ciekawość, aby iść dalej i tam się poruszać po tym serwisie internetowym. Ale jak bardzo wyeksponowany jest sklep internetowy, na którym dla przykładu można za jedyne $300 zakupić dostęp do kursu wstępnego do bretarianizmu i zmiany postrzegania rzeczywistości pod nazwą 5D program, sygnowany również przez National Geographic, także dosyć gruby temat. Albo kolejny jeszcze przykład ze sklepu internetowego strony Wow Life Church. Za kolejne $300 można zakupić 8 ekskluzywnych sesji o nazwie Synchronizowana Wiedza, w których pastor Kirby przekazuje tajemnicę daru proroczego, która jest dostępna dla każdego, no prawie dla każdego, bo najpierw te $300 trzeba wyłożyć. I dalej, wielokrotny już wspominany kanał na YouTube. Tutaj tylko slajd taki dałem, jest naprawdę cała masa różnych materiałów, chociaż te bardziej takie strategiczne materiały, jak już mówiłem, są jedynie za opłatą.
No i teraz tak, w tym miejscu przejdę do polskiego wątku tej grupy, gdyż od kilku lat bardzo prężnie działa w Polsce grupa wyznaniowa, która swój dorobek duchowy zbudowała na nauczaniu duchowości zaczerpniętej właśnie z Sri Lanki. Grupa ta nazywa się Formacja Transformacja lub bardziej zdrobniale Transformersi. Na zdjęciu członkowie właśnie formacji transformacji wraz z pastorami ze Sri Lanki. Przeczytam może krótki cytat z ich strony, opisujący charakter grupy. Formacja Transformacja została założona przez czwórkę przyjaciół, którzy poznali żywego Boga w kościele Wow Life Church na Sri Lance, pastorzy kościoła Wow i nasi ukochani rodzice duchowi, Kirby i Fiona Delaney-Roll, pokazali nam chrześcijaństwo pełne niezwykłych znaków, cudów, objawienia Bożego Słowa i głębokiej przyjaźni z Jezusem. Dziś już w nieco większym gronie chcemy stworzyć podobne miejsce w Polsce, niosąc życie i radość i wiarę. W innym miejscu możemy również przeczytać. Nie jest ważne, czy wychowałeś się w kościele katolickim, protestanckim, prawosławnym, czy jako ateista. A także czerpiemy z bogatej tradycji kościoła, uczymy się od generałów wiary, takich jak święty Patryk, który na koncie ma wiele wskrzeszeń, albo Jan Bosko, który tak jak Jezus rozmnażał jedzenie. Czyli jest to już jakby takie zachęcenie osób, które wejdą na stronę, aby czuli się jak najbardziej swobodnie w pierwszym kontakcie z tą grupą przez internet. W założeniach jest to bezdenominacyjna wspólnota chrześcijańska czerpiąca z bogatej tradycji Kościoła. Pojęcie Kościół jest tutaj dość otwarte, gdyż inspiracje są czerpane przede wszystkim z Wow Life Church, jak również z innych źródeł, gdzie prym wiodą ponadnaturalne cuda. Odwoływanie się do bogatej tradycji Kościoła dla transformersów jest pojęciem bardzo szerokim. W przytoczonym opisie wskazywana jest tradycja Kościoła katolickiego. Poprzez postacie świętych ze względu na spektakularne cuda, jakie dokonywały się w ich życiu. Jednak nie chodzi tu o wskazanie na ich przynależność do jedynego świętego kościoła rzymskokatolickiego, rygorystycznego życia w ascezie oraz przede wszystkim do mówienia o tym, że ich centralnym punktem życiodajnym siły były sakramenty święte. Ich postacie przytaczane są jedynie po to, aby podkreślić swą otwartość na różne wyznania oraz aby uzasadnić pogląd, że prawdziwym przejawem chodzenia w Bożej mocy są ponadnaturalne cuda. Formacja Transformacja, jak już mówiłem, została założona przez 4 osoby, jednak jedną z najbardziej rozpoznawalnych i medialnych osób jest pani Agata Wartak, tutaj na Sri Lance pomiędzy właśnie małżeństwem, jej rodzicami duchowymi, jak sama mówi. Pani Agata udziela wielu wywiadów i gości w różnych mediach internetowych, w tym również w mediach katolickich. W udzielanych wywiadach bardzo często opowiada o swojej historii nawrócenia, jaka dokonała się za sprawą pastorów z kościoła. Wow. Pani Agata Wartak, jak i inni członkowie polskiej grupy Formacja Transformacja systematycznie odwiedzają Sri Lankę, gdzie nabywają praktycznego doświadczenia modlitwy z mocą pod okiem pastorów Kirby i Fiony de Laneroll. Na profilu Facebook, jak i na swojej stronie internetowej opisywane są cuda, jakie mają dokonywać się właśnie na Sri Lance, jakimi oni są świadkiem. Tutaj jest ich slajd z ich strony internetowej i możemy przeczytać zdjęcie. Na zdjęciu mamy chłopczyka, któremu zmaterializował się diament na dłoni, a pani Agata Wartak tak to komentuje. Pojawiające się znikąd kamienie szlachetne, niespodziewane i niezapracowane pieniądze na kontach, w portfelach, czy złoty, srebrny pył na skórze i włosach. Takie stwierdzenia właśnie zawiera ten tekst, czyli polska grupa jak najbardziej się utożsamia z tym, co dzieje się na Sri Lance. I tutaj już wspominałem właśnie ładowanie telefonów, ale pani Agata Wartak, będąc na Sri Lance podczas spotkania modlitewnego w Wow Life Church, dała świadectwo mówiące o tym, że jednym z największych cudów, jakim była świadkiem, było ładowanie się Bożą elektrycznością i ten post został zamieszczony na stronie właśnie na Twitterze Wow Life Church ze Sri Lanki. Także polska grupa jest bardzo też doceniana przez samych pastorów w przestrzeni internetowej.
No i tutaj również kilka przykładów. Formacja Transformacja, jak zarówno pani Agata Wartak na swoim Facebooku, całą masę nauczania Kirby'ego de Lannerolle, gdzie mamy również zdjęcia z ich pobytów, regularnych wyjazdów na Sri Lankę. Te treści są nieustannie promowane na Facebooku. W ogólnym odbiorze przekaz wspólnoty Formacja Transformacja jest pozytywny i bardzo chwytliwy. W umieszczonych licznych materiałach internetowych widać młodych ludzi uśmiechniętych, pełnych energii oraz bezgranicznego poświęcenia do ewangelizacji. Grupa ta w dużej mierze swój przekaz kieruje do ludzi młodych. Realizuje to poprzez dynamiczną formę głoszenia Słowa Bożego, atrakcyjne koncerty oraz taniec podczas prowadzonych inicjatyw. Dlatego też często zapraszani są na różne wydarzenia ewangelizacyjne, również pod patronatem Kościoła katolickiego. I to będzie już ostatnia część tutaj, kilka przykładów podam. Posługa modlitewna i ewangelizacyjna podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce, gdzie transformersi wraz z katolicką wspólnotą charyzmatyczną Dom w Ramionach Ojca prowadzili modlitwę o uzdrowienie, jak również modlitwę o tak zwane wylanie Ducha Świętego. To jest świeża sprawa. Podczas tegorocznej ogólnopolskiej konferencji kursu Alfa w Krakowie pani Agata Wartek jako liderka formacji transformacji była jedną z prelegentek podczas tego wydarzenia. Jeszcze kolejny przykład. Wspólna posługa modlitewna na spotkaniu w sanktuarium parafii świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, organizowanym przez katolicką wspólnotę Dom w Ramionach Ojca. Specjalnym gościem był znany ewangelizator Marcin Zieliński oraz zaprzyjaźnione wspólnoty, w tym właśnie Formacja Transformacja. Transformersi w Watykanie. Tak oznaczony post przez Formację Transformacja został umieszczony na Facebooku. Dotyczył on udziału w konferencji o nazwie Ocalić nasz wspólny dom i przyszłość życia na ziemi w 2018 roku. Konferencja była debatą wzbudzoną po encyklice ekologicznej papieża Franciszka Laudato Si. Po tym wydarzeniu Formacja Transformacja rozpoczęła bliską współpracę z organizacją Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska. I ostatni przykład, uczestnictwo w wydarzeniu Serce Dawida w ubiegłym roku, gdzie pani Agata Wartek była prelegentem na panelu dyskusyjnym dotyczącym ewangelizacji młodych. Razem z nią prelegentami byli Marcin Zieliński, Krzysztof Sowiński z wspólnoty Głos Pana, Łukasz Nauman, współzałożyciel wspólnoty Abba oraz ksiądz Piotr Spyra. I to taka garść właśnie tego jednak, jak ze Sri Lanki do Polski i do naszego kościoła tutaj katolickiego wkradają się pewne rzeczy bardzo niepokojące. Przykład współpracy transformerów, już ostatni tutaj cytat, przykład współpracy transformerów z katolikami jest znacznie, znacznie więcej. Tutaj kilka slajdów z innych, których nie opisywałem, przykładów współpracy. Podczas wielu wspólnych spotkań członkowie formacji transformacji modlą się o uzdrowienie, czego owocem mają być świadectwa osób natychmiastowo uzdrowionych. Mając na uwadze zatrute źródło, z którego nieustannie czerpią inspirację, warto zastanowić się, czy taka forma ubogacania się nawzajem jest z pożytkiem dla Kościoła. Niestety po stronie katolickiej nikt jak dotąd nie zadał sobie trudu prześledzenia tego, z czym tak naprawdę mamy tu do czynienia. Jak wielokrotnie wskazywałem podczas mojej prezentacji, internet jest jednym z głównych narzędzi używanych do promocji duchowości z Sri Lanki. Dzięki temu w zdecydowany sposób poszerza się zakres odbioru, jak i grono zwolenników. No i na koniec jeszcze wspomnę, że 3 teksty napisałem dosyć szczegółowe, do których odsyłam, one się ukazały na portalu facebookowym Prawda o Ruchu Charyzmatycznym oraz Apologeticum TV. Bardzo dziękuję, już złapałem oddech.